Tak, zależy która. Z angielskiego? Z angielskiego wydaje mi się, że dobrze. List słabo napisałem, ale wszystko poza tym wydaje mi się, że w miarę dobrze. A jak poszedł Ci polski, matematyka? Matematyka poszła bardzo dobrze. Matematyka mój ulubiony przedmiot ze szkoły, więc nie miałem z tym problemu. Jeśli chodzi o polski, to wydaje mi się, że będą poprawiny w sierpniu. A o czym pisałeś? O potopie czy o weselu? O potopie. Pomimo, że czytałem wesele, potopu nie czytałem, to wybrałem sobie potop. I na podstawie fragmentu opisałem wszystko. Długo przygotowywałeś się do matury? Do polskiego przeczytałem 3 streszczenia. Wesele, dżumę i... nie pamiętam co jeszcze nawet. A do matematyki jeden dzień. Jakie inne przedmioty zdajesz? Fizykę, chemię, geografię, matematykę rozszerzoną, filozofię i chyba wszystko. No powiem wam, że doskonale. Aż dziw bierze, ale poszło naprawdę świetnie. Łatwa była? Znacznie łatwiejsza od próbnej na pewno. Formy pisemne, poezja wręcz, można A powiedzieć. Matematyka jak poszła? No tu już są większe obawy, aczkolwiek jestem pełen dobrych myśli. Nie, pisałem potop, bo jest bliższy mojemu sercu znacznie. Powiem szczerze, że około 2 tygodni przed, nawet nie. A jakie inne przedmioty zdajesz? Rozszerzenia z angielskiego, dzisiaj jeszcze. I historię. Po maturze planuję, jeżeli się udają zdać oczywiście, planuję iść do wojska. Lub do Olsztyna. Bardziej kariera, że tak powiem, sportowa. Była dla mnie prosta, więc uważam, że zdałem. Yes, I don't. Tak szczerze, to dzisiaj przyszedłem z kartką i sobie powtórzyłem tylko. Wczoraj nawet nie patrzyłem. Jestem zadowolony. Myślę, że około 90% powinno z tego wszystkiego wyjść. Długo przygotowywałeś się do niej? No praktycznie spontanicznie, to akurat do tej podszedłem. Bardziej się skupiałem na rozszerzonej, którą mam za 3 godziny. No, z racji tego, że humanistą raczej nie jestem, to napisanie wypracowania to było największe wyzwanie dla mnie. Czyli roku. Polski. Tak jest. A o czym pisałeś? Potop. Wesele to jednak nie dla mnie. A jakie masz plany po maturze? Pewnie pójdę na piwo, a tak trochę dalsze plany, no to planowałem szkołę główną służby pożarniczej. A jeżeli się nie uda, no to zobaczymy. No więc zdawałam dzisiaj maturę z języka niemieckiego. Poszła mi, powiedziałabym, nawet bardzo dobrze. Zdałam na prawie 90%. No i jestem z siebie zadowolona, ale to też jest wynik tego, że jeździłam na wymianę. Często jeżdżę do Wiednia i chyba no z tego względu. Brałam potop, w sumie nie spodziewałam się, że go wybiorę, bo nie lubię takich historycznych powieści. Ale uważam, że był łatwiejszy, tekst łatwiejszy do przyswojenia i tak wybrałam potop dlatego. Chciałabym pójść na studia, ale jeszcze nie wiem dokładnie jakie. Wydaje mi się, że będą to zaoczne. Może fizjoterapia lub bezpieczeństwo. Z angielskiego? Myślę, że bardzo dobrze. Ogólnie uczę się angielskiego cały czas, więc jak dla mnie była łatwa, tylko sprawiło mi trudność zadanie. Było takie zadanie, że trzeba było tytuły dopasować do tekstu i to mi sprawiło trochę trudności, nad tym siedziałem trochę, ale myślę, że ogólnie tak na 90% myślę. Matematyka to średnio, szczerze mówiąc, jestem totalna noga z matematyki, także, ale zdana, jak sprawdziłem odpowiedzi, to wychodzi na to, że zdana, no, ale czekam na oficjalny wynik. Do matematyki trochę się przygotowywałem, tak nie wiem, może z 10 dni, 15, a do polskiego to tam 5 dni przed maturą zacząłem czytać streszczenia. No, tak wyglądają moje przygotowania. Zdaję szwedzki, duński, hiszpański. Nie no, żartuję, tylko hiszpański. Zdaję jeszcze dzisiaj rozszerzony polski, rozszerzony angielski o 14 i jutro rozszerzony polski. Myślę, że matura z angielskiego poszła lepiej niż te z poprzedniego dnia, bo obawiam się bardziej polskiego. Matematykę zdałem. Do matematyki przygotowywałem się 2 tygodnie, a do polskiego tydzień. No, chciałem iść na studia zaoczne, dalej kontynuować logistykę, bo taki profil mam w technikum. No i do pracy. Przed feriami zaczęłam z matematyki i właśnie też poległam raczej, bo matematyka okazała się dość trudnym przedmiotem na maturze oraz trudne były zadania. Zwłaszcza ostatnie z turystą sprawiło największym trudem. Dla Ciebie też matematyka? Ja matematykę zdałam, ale polski niestety mi się leżał w leja. A z czego pisałaś wypracowanie? Z wesela niestety. No, matą poszło najgorzej zdecydowanie. Też długo się uczyłem, ale jakoś tak wyszło, że no wczoraj poszło słabo. A jakie masz plany po zakończeniu, po zdaniu matury? No jeżeli znam, no to jakieś studia logistyczne z mojego kierunku.
jeżeli nie da, no to poprawka świetnie z matmy. Na tę chwilę to oczywiście muszę dać maturę, ale później może studia logistyczne bądź ekonomiczne. We Wrocławiu? Tak, zdecydowanie. Ja również planuję studia logistyczne, ale zobaczymy, jak to pomoże.